Hejka, więc dzisiaj mam do was pierwszy filmik serii Back to School. Bardzo chcieliście tą serię i generalnie głównie chcieliście ten filmik z Holem, przybory szkolne. Ja tak nie byłam pewna, czy nagrywać ten filmik, dlatego że naprawdę nie mam tych rzeczy jakoś szczególnie dużo, bo to jest mój ostatni rok, idę teraz do maturalnej klasy i po prostu nie czułam potrzeby kupowania jakichś nowych rzeczy. Okej, no wiadomo, część kupiłam nową, no bo mi się pokończyła, na przykład zeszyty, czy tam długopisy, czy takie pierdoły, ale jakoś tutaj specjalnie nie wymyślałam i nie wiedziałam, czy ten filmik ma sens nagrywać, ale stwierdziłam, skoro chcecie, skoro ten filmik naprawdę ma dość dużą popularność, bo zawsze te filmiki są chętnie oglądane, to stwierdziłam, że nagram i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, jesteście kciuka w górę. I w komentarzu napiszcie, do której klasy wyjdziecie. Teraz jestem tego bardzo ciekawa, bo u mnie to już ostatni rok maturalna, więc w tym roku to będzie ciężki rok. Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w maju, bo ja tego osobiście nie widzę, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na początku zacząłam takich dupereli bardziej, bo mam to akurat tutaj na wierzchu, bo sobie to schowałam do kartonu, żeby mieć to ładnie ustegregowane. Tym razem to bym nie musiała po całym pokoju zbierać i szukać. Więc pierwszą rzeczą, czym byłoby życie bez korektora, to jest mój niezbędnik, więc kupiłam dwa korektory. Takie jakieś najzwyklejsze, najtańsze, po prostu ja nie mogę chodzić do szkoły bez korektora, bo no, mnie by się nie sprawdziło. Oczywiście jakieś kleje w sztyfcie. Moje ulubione długopisy, tylko że opakowanie mi się rozwaliło, jak przekładałam z siatki do tego kartona. Te z Bika to są moje ulubione długopisy. Bardzo wygodnie mi się nimi pisze. No, więc je polecam. W zeszłym roku też je kupowałam. I tak samo z Bika lubię ołówki. Też bardzo polecam je. I jeszcze jakiś taki jeden ołówek kupiłam. W sumie nie wiem po co, ale jakoś tak wrzuciłam do koszyka. Gumka do mazania, taka najzwyklejsza, biała z Tesco. Potem takie małe karteczki samoprzylepne. I jeszcze kupiłam taki... też karteczki samoprzylepne, takie większe w kształcie serduszka. I w ostatnim czasie to się bardzo przydaje, bo po prostu jak mam dużo rzeczy do zrobienia na głowie, to po prostu sobie coś piszę na tej kartce i przyklejam, czy to na biurko, czy to na ścianę, albo na tablicę korkową, po prostu, żebym pamiętała o czymś. A jeszcze takie zakreślacze kupiłam, a ja je kupiłam akurat w Biedronce teraz były. Bardzo właśnie fajne i tanie rzeczy były w Biedronce, więc postanowiłam tam kupić. A resztę rzeczy kupowałam w Tesco bodajże. To w Empiku tylko kupiłam chyba. Jeszcze oczywiście cyrkiel, który również kupiłam w Tesco. Bo ja co roku gubię cyrkle, albo je łamię, albo jeszcze nie wiem co innego z nimi robię, ale co roku muszę kupować, no bo nigdy tego ze sobą nie mam. Taśma klejąca oczywiście. I zanim przejdę do zeszytów, to pokażę wam jeszcze teczkę, jaką uroczą dorwałam w Biedronce. Bo teraz po prostu potrzebuję dużo teczek. W sumie mogłam się jedną kupić, ale no nie wpadłam ten pomysł. Kupiłam taką z minionkami uroczą, strasznie mi się podoba. I stwierdziłam, że tak, muszę ją mieć. I z przyborów zapomniałam się kupić tylko czarny długopis jakiś, bo wiem, że na przykład na próbne matury czy coś będę potrzebowała czarne długopisy, a ja zawsze piszę niebieskimi i po prostu nie mam żadnego czarnego długopisa. Długopisa? Nieważne. Więc sobie jeszcze tylko ten długopis muszę dokupić, a tak to wszystko już właśnie mam z takich przyborów. Co do zeszytów, to mam dwa duże zeszyty do matematyki. Ten kupiłam właśnie w Biedronce, bo strasznie mi się spodobał ten wzór. Jest taki zwykły, ale bardzo mi się właśnie spodobał. I znowu kupiłam ten zeszyt z Pupki. I w zeszłym roku, jak pokazałam te zeszyty, to się pytaliście, gdzie je kupiłam. I kupiłam go w Tesco. Tym razem w Tesco, ostatnio kupiłam w Empiku. Tyle, że on ma takie przegródki. Teraz jeszcze nie wiem, co zrobię dokładnie z nim, czy po prostu będę miała, po prostu powyjmuję, bo to można sobie, o widzicie, wyjąć te przegródki, czy po prostu je zostawię i będę działami oddzielać, bo to też jest całkiem spoko pomysł. Tylko w sumie przesadziłam, bo tu jest 200 tych kartek.
No i taki ciężki zeszyt nosić codziennie, no to tak średnio, bo matma jakby nie była codziennie. Więc na to nie wpadłam, więc już wolę ten, bo jest o połowę lżejszy niż ten. Więc nie będzie dla was zdziwieniem, że oczywiście to jest z Oxfordu, bo ja bardzo, bardzo lubię, co roku je kupuję. Są naprawdę najlepsze zeszyty pod względem jakości, ale pod względem okładek to inne, są też urocze. Jeden taki kupiłam, cieniutki, 32-kartkowy angielskiego dodatkowego. I tutaj mam różne właśnie zeszyty, tyle że jeden to jeszcze ze zeszłego roku, o właśnie ten do polskiego. Wam tutaj po prostu pokazuję, bo jak już pokazałam wszystkie zeszyty, no to stwierdziłam, że też wam pokażę. No bo inteligentna Nikolka zapomniała o tym, że ma zeszyty w linie i kupiłam jeszcze dwa. Kupiłam sobie jeszcze w linie takie dwa zeszyty w Biedronce. Ten kupiłam, właśnie mega mi się spodobała ta okładka Always Be Positive, jeszcze takie ananasy i tutaj jest hello po prostu z tyłu napisane i on jest w linii właśnie z Biedronki. Wiem, że mówiłam, że się powtórzę, żeby nie było pytań. I ten zeszyt kupiłam, gdzie go kupiłam? W Tesco chyba, tak mi się wydaje, że chyba w Tesco go kupiłam. I właśnie też taką Miki, więc generalnie to pasuje mi do case'a, bo case mam też właśnie taką myszkę Miki, więc pasuje. Teraz właśnie w Biedronce ten zeszyt po prostu zakochałam, go zobaczyłam i w ogóle się nie zastanawiałam ani sekundy, czy go brać, czy go nie brać, tylko po prostu mówiłam, okej, Nikola, bierzesz. Z flamingami jest przepiękny, naprawdę mega mi się podoba. On jest w kratkę. No jest 60-kartkowy, te też 60-kartkowe. I jeszcze kupiłam właśnie taki coffee coś tam. W zeszłym roku też taki miałam i właśnie jeszcze taki. Łe, ej, on też jest w linie. To jest jeszcze grubszy jest niż te. Ty to ile ja mam tych zeszytów w linie? Mam 4 zeszyty w linie. A fajnie, że tylko do polskiego zeszyt w linie. Ten mi się nie podoba jakoś. Ten mogę oddać komuś. Ej, no. Ja nie wiem, co zrobię z 4 zeszytami. Mi spokojnie 2 by wystarczyły. Bo naprawdę polskim jakoś nie piszę mega, mega dużo. I z reguły jeden zeszyt. No tak, 1,5 zeszytu zapisuję. I w ciągu roku, no to po cholerę mi 4. Matko, nie wiem, co z nimi zrobię. Ja myślałam, że on jest w kratkę. No i mam tylko 2 w kratkę. Także super, inteligentna Nikolka bardzo pomyślała, no i jeszcze te 3 ręce. Starczy mi spokojnie, bo w sumie do matmy mam te duże zeszyty, a przedmiotów jakoś mega szczególnie dużo też nie mam, więc starczy spokojnie. Nie wierzę w to, że za tydzień już idziemy do szkoły. Naprawdę nie wiem, kiedy te wakacje zleciały. Naprawdę, nie mam pojęcia. Jestem tak załamana tym faktem, po prostu ja się boję, jak ja to wszystko pogodzę, bo teraz zaczynam prawko, matura, nie wiem. Ale dobra, jeszcze o tym nie myślę, mam jeszcze tydzień wolności. To jest przykre, naprawdę. No, więc tak jak mówię, dużo rzeczy tu nie mam wam do pokazania. A, zapomniałabym, torebkę, bo często się pytacie, w czym, no, z jaką torebką, plecakiem chodzę do szkoły, więc albo chodzę z tą torbą Nike, którą kiedyś wam pokazywałam, nawet w pakowaniu była, tak, albo z tą torbą chodzę do szkoły, albo sobie ostatnio zakupiłam taką torbę w New Yorkerze, dużą, spokojnie będziemy mieścić też książki, póki co to tam jest sam bałagan, więc będę na zmianę sobie nosić. Mam nadzieję, że fajnie spędzacie wakacje, chociażby tą końcówkę wakacji też wykorzystajcie na maksa, jak możecie, bo przez kolejne 10 miesięcy, w moim przypadku 9 miesięcy, będziemy zapierdzielać w szkole. No, więc tak, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!